Proszę Państwa, zapowiedź kolejnego materiału będzie zakręcona, bo wierszem, a nie prozą została stworzona. Jaki powód tego, Państwo zapytacie? Za chwilę twórczość jeleniogórskich urzędników poznacie. Na internetowych stronach Urzędu Miejskiego znalazły się rymy poety pewnego. W 17 wersach opowiada z pasją, jak miasto się rozwija dzięki unijnym dotacjom. Po niezliczonych nocach, które z pewnością można uznać za nieprzespane, po tysiącach kłótni, sprzeczek i pomysłów, które nie zawsze były udane. Tak oto wiersz się rozpoczyna, z każdym słowem w pamięć się on wrzyna, z każdym wersem większy podziw budzi. Jego lektura nikogo nie znudzi. Daje dużo do myślenia. Na każdy, kto go przeczyta, troszkę się zastanowi, co faktycznie zostało zrobione dla Jeleniej Góry. Bardzo to przyjemne przeczytać jakiś ładny wierszyk. Nie na miejscu ten, moim zdaniem, wierszyk jest. Ludzie podzieleni, to normalna rzecz. Sprawa jest poważna, to nie żaden skecz. Tak oto tłumaczy rymów tych genezę jeden z urzędników. Taką ma on tezę. Unia nie wymaga pisania wierszem, jednakże Unia wymaga perfekcji. Dlatego chcieliśmy takim luźnym sposobem, luźnym stylem pokazać ludziom nasz trud włożony w realizację tych projektów. Wiersz ten lotem błyskawicy dotarł do Wrocławia, regionu stolicy. Tu na warsztat wzięli go aktorzy. Tak on brzmi, gdy w czytanie wysiłek się włoży. Ogarniamy wszystko, co wokół nas się dzieje. Stwierdzenie nie da się, dla nas nie istnieje. Czy poeta dobrze rymy złożył, czy dzieło małe, bądź wielkie ułożył? To wie Leszek Pułka, literacki krytyk, znawca kulinariów. To nie żaden przytyk. Trochę mnie złości jako odbiorcę, że urzędnicy jednak mylą dwa języki. Nie powinni tego robić. Język czy styl literacki i styl urzędniczy. Ta ocena, choć surowa, nie zniechęca twórców słowa. W miastach wielu są już plany, by kontakt z petentem był rymowany. Witamy Pana, Szanowny Panie. Choć odrzucamy Pańskie podanie, choć negatywnie je załatwiamy, to ciepluteńko się uśmiechamy. Ślemy całuski i serdeczności, życzymy zdrówka i cierpliwości. Proszę napisać do nas ponownie, a załatwimy Pana odmownie. Może lepiej przystopować, rymy do kieszeni schować, bo urzędnik ośmielony może odezwać się zadowolony. Obywatele, kagatki, podwyższamy wam podatki. Kici, kici, gili, gili, płaćcie, płaćcie, moi mili. Nie tylko w urzędzie poezja powstaje. Także w telewizji nam się to udaje. Potrzeba do tego talentu, najnormalniej w świecie. I wyszukiwarki rymów w internecie. Wrocław, Marcin Brodowski. Przeranki nie stanę z Marcinem w tej dyscyplinie, bo przy nim mój talent w tej dziedzinie ginie.